Więc kończy nam się druga odsłona tego spotkania. 1-1 w niej, a to oznacza, że jak już wspominałem, 3-2 prowadzą Tyszanie. Chociaż tutaj jeszcze na środku tafli nie powiedzieli sobie wszystkiego zawodnicy. Szymon Marzec, który doskoczył do Niko Achoniemiego. I teraz nie wiadomo, czy będziemy mieli jeszcze kontynuację tej drugiej tercji. Bartosz Florczak tutaj bije nam się z Aleksandrem Junanem. No i tutaj na pewno...